Ostatnio opowiadałam Wam w recenzji o Basi i skarbach, a teraz przyszła pora na taką większą książkę, w sensie grubszą, ale mniejszą. Basia i przyjaciele, wielka księga przygód. Bardzo różne są te książki o Basi, zresztą pewnie dobrze wiecie, jeżeli chociaż odrobiny Basię znacie i lubicie, że tych części jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wydawnictwo HarperKids stara się zawsze nam podpowiedzieć, co, jak, gdzie szukać i za to Wam bardzo dziękuję, bo no, z Basią to tak jest, że warto wiedzieć, warto znać. Wielkie księgi basiowe też są w różnej ilości i w różnych odsłonach, a ta jest pod patronatem aktywnego czytania, co mnie bardzo cieszy, dlatego że no, jest o czym gadać. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, jestem bookmarketerką, co oznacza, że w moim świecie dużo rozmawiamy o książkach dla dzieci i młodzieży. Znajdźcie mnie koniecznie na blogu, a stamtąd już znajdziecie bardzo łatwo drogę, na przykład na YouTube albo na Instagram, albo do grupy Aktywne Czytanie na Facebooku, gdzie duża rzesza rodziców rozmawia na temat książek dla dzieci, co mnie bardzo, bardzo, bardzo zawsze cieszy. Dawajcie znać, że jesteście. I myślę, że właśnie dużo osób się uaktywni, uruchomi, żeby pogadać o Basi, dlatego że Basia wzbudza dużo emocji, w sensie sama ta literatura. Autorką jest Zofia Stanecka, Marianna Oklejak robi cudowne ilustracje i my zaglądamy do środka. W tej konkretnej części poznajemy historie, w których występują przyjaciele i rodzina, no bo też kuzyni i brat właśnie naszej ukochanej Basi. Jest historia o Antku, o Luli, czyli właśnie o kuzynostwie, o Janku, czyli o starszym bracie. Jest też o Anielce, Titi, Zuzi i Marcelu. Powiem Wam, że niektóre z tych opowiadań po prostu chwyciły mnie za serce, zwłaszcza to o Titi. Pisałam o tym też już w recenzji na blogu Aktywne Czytanie. I pokrótce chciałabym Wam powiedzieć, o czym jest każda część, bo uważam, że autorka bardzo świadomie, używając niecukierkowego języka, pokazując bardzo prawdziwe sceny, czasami bardzo trudne emocje, uczy nie tylko dzieci, pokazuje również dorosłym, jak wygląda nasza codzienność bez takiego lukru, bez takiego, a to bajeczka dla najmłodszych. Ja uważam, że tak jak Basia, ona ma tutaj 5 lat, ja uważam, że ta książka jest dla wieku 5 lat i w górę. Można ją wykorzystywać do rozmów na najróżniejsze tematy. Weźmy sobie na przykład naszego rozzłoszczonego Antka. Jego zdaniem powodów do wkurzenia jest milion, a główny jest jeden taki, że rodzice totalnie bez powodu zabronili mu używać tabletu, tylko dlatego, że kilka razy zapomniał odrobić lekcję, zapomniał o tym powiedzieć rodzicom, no jakby czepiają się. Antek tutaj bez zahamowań okazuje swoje zniecierpliwienie, swoje zdenerwowanie. Bardzo, bardzo trudno mu to wszystko przeżyć i na taki jego humor napatoczyła się jednego dnia Basia, i która z Jankiem, ze swoim bratem, została po prostu u kuzynostwa. I tutaj mamy pokazane, że ten gniew starszego dziecka, on daje się we znaki młodszemu dziecku. I też mamy pokazane, jak nie potrafimy sobie czasami poradzić z tymi trudniejszymi emocjami i potrafimy się wyżyć, potrafimy komuś dogadać, potrafimy się kłócić i konfliktować. I gdzieś tam właśnie z tyłu zawsze jest to takie zaplecze, że za tym, kto atakuje, stoi jeszcze jakaś historia. I podobna historia stoi na przykład za, już Wam znajdę, o, za Zuzią, która, słuchajcie, u niej to było tak, że pewnego dnia mama spakowała walizkę i zdenerwowana powiedziała, że wyjeżdża, i tak naprawdę Zuzia została z tatą. I takie niedopowiedzenie ze strony rodziców może mieć bardzo, bardzo przykre konsekwencje i w tym wypadku dokładnie tak było. Autorka tutaj pokazała sytuację, w której dziecko widzi jakiś fragment dorosłej rzeczywistości, a resztę już sobie dopowiada, reszta toczy się w jego głowie
Dziewczynka bardzo smutna, też właśnie zdenerwowana, była w przedszkolu, nie dogadywała się z innymi dziećmi. W końcu wyszło hasło rozwód, rozstanie. Wtedy już Zuzia totalnie jakby odjechała, bo no, sparaliżowało ją to słowo i dopiero po rozmowie z tatą, ale zobaczcie, ile już się wydarzyło, ile ona już przeżyła, dopiero po rozmowie z tatą okazało się, że nie, że absolutnie, że to w ogóle nie o to chodziło i że mama niedługo wróci. Wyjechała do Spana kilka dni. Bardzo mnie ruszają takie książki, bo to jest żywcem wyjęte sytuacje z konsultacji, na przykład, które prowadzę z rodzicami. My musimy z naszymi dziećmi i ze światem się po prostu komunikować. I a propos komunikowania się ze światem, ale w takiej brzydkiej, bardzo niefajnej odsłonie, mamy tutaj historię na przykład o Titi, który jest czarnoskórym kolegą Basi. Wspominam o jego skórze, bo tutaj to ma znaczenie, to jest motywem przewodnim. Titi szedł sobie spokojnie ze swoimi rodzicami na plac zabaw i jakiś zupełnie obcy facet na ulicy powiedział coś takiego: gdzie leziesz, czarnuchu? Usłyszał czyjś głos. Podniósł wzrok, zobaczył niewielkiego, starszego pana, który patrzył na niego z niechęcią. Czarnuchu? Titi obracał to słowo w głowie. Brzmiało tak, jakby zrobione było z kamienia i Titi poczuł duszący, lepki strach. Otworzył usta, ale nie umiał z nich wydobyć żadnego dźwięku. A to wszystko wydarzyło się dlatego, że Titi niechcący zagapił się i po prostu wpadł na tego pana. To nie był żaden powód do tego, żeby rzucać takimi słowami, kamieniami. Dziecko to bardzo, bardzo mocno przeżyło. Na szczęście Titi ma oczywiście swoich przyjaciół i rodzice chłopca również mają w rodzicach Basi na przykład jak najbardziej przyjaciół. Natomiast my sobie czasem jako dorośli, rzucając jakieś hasła, nie do końca zdajemy sprawę, że to z naszymi dziećmi zostaje tak naprawdę na zawsze. I to tutaj genialnie, moim zdaniem, autorka wzięła na tapet słowo czarny, w ogóle kolor czarny. Titi doszedł do wniosku, że czarny to jest obrzydliwy kolor, straszny. I no, jakby sam siebie uznał za niefajnego, bo powiązanego z tym kolorem. Więc tematów do dyskusji w takiej książce, i mówię, nie z najmniejszymi, najmłodszymi czytelnikami typu 2-3 lata, ale również ze starszymi jest tutaj bardzo dużo. Jest też taki cudowny rozdział o tym, cudowny, no też, no słodko-gorzki, jak Marcel z całą rodziną, oni kochają zwierzęta i właśnie ratują suczkę, którą ktoś otruł. Z jednej strony super, bo udało się uratować tego psa, z drugiej strony jaki my dorośli dajemy dzieciom przykład, kiedy nazywając rzeczy po imieniu i mówiąc wprost, truje bezbronne zwierzę. I jest jeszcze jeden świetny rozdział. Dużo jest tutaj, wszystkie są świetne, ale ten jeden też mi dał do myślenia. Lula, czyli kuzynka Basi. Mamy dziewczynki, które zżera trema przed występem takim baletowym. Zobaczcie, zaraz Wam tu pokażę. One są tutaj w różowych tiulach i mamy takie zestawienie tych właśnie różowych, cudownych dziewczyneczek, baletnic jeszcze w dodatku. Myślę, że to jest bardzo przemyślane zestawienie ze słowem żygam. Żygać im się chce ze strachu i one tutaj zamiast właśnie przed tym wejściem na scenę w jakikolwiek sposób umieć sobie pomóc. Te dzieci nie potrafią sobie pomóc, a są bardzo, bardzo zestresowane. One zastanawiają się, czy im wypada użyć takiego słowa, bo dorośli im powiedzieli, że nie, że no jak, no grzeczne dziewczynki nie używają takich słów, co najwyżej może być im niedobrze. Natomiast one właśnie w tych takich największych emocjach, dzieci, mimo tych wszystkich zakazów, one jednak czują, że im się chce żygać, że to nie jest tak, że to wszystko musi być pluszowe i różowe, żeby było właśnie grzecznie, że czasami jak człowiekiem targają takie najgorsze emocje albo znajduje się w sytuacji, z której nie widzi wyjścia, że trzeba po prostu użyć bardziej dosadnych słów. Więc jeśli szukacie książek, gdzie tych dosadnych słów nie ma, to nie jest ta. Tutaj są różne, najróżniejsze dosadne słowa, a w tym rozdziale również jest pokazane dziecko, konkretnie właśnie Lula,
która też ma takie poczucie, że ona powinna mieć ten występ idealny, a totalnie nie był idealny i ona nie wytrzymuje, pęka w końcu z tej tremy, właśnie z tej nieidealności, zaczyna płakać w szatni i wstydzi się tego, że płacze w szatni, więc zobaczcie, ile spadło na jedno dziecko. Ostatecznie sytuacja rozwiązuje się tak, że jak ona już się wykrzyczała, wypłakała, idzie sobie z rodzicami już po całym występie, emocje opadły, przytula się do taty, siedzą na lodach i ona nawet nie wie, dlaczego jest jej lepiej. My jako dorośli wiemy, albo mam nadzieję, że wiemy, ponieważ no właśnie wywrzeszczała te emocje, wyrzuciła je z siebie takimi narzędziami, jakie miała, ale dla niej to nie była idealna sytuacja i też nie do końca zrozumiała sytuacja. Więc znowu, zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy do przemyślenia, pogadania. Wielki, wielki szacunek dla autorki, która, ja uważam, że z wielką świadomością pisze nie tylko dla dzieci, ale zdecydowanie ja tu widzę przekaz również dla dorosłych i to bardzo mocny, dosadny przekaz.